Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Dlaczego nie było Gothica przez najbliższy tydzień, tak, bo to już, jak dla mnie przynajmniej, to już jest tydzień. Nie wiem, nie miałem w ogóle jakoś chęci i ochoty na tą grę. Po drugie, strasznie mnie FIFA wciągnęła. Nagrałem opening packa bez włączonego mikrofonu. I tu trochę jest klops z mojej strony. Wstawiłem nutę. Oczywiście znowu się doczepiają o prawa autorskie. Zaczyna mnie to trochę irytować, bo ja już wstawiałem tą nutę drugi raz, a za pierwszym razem nie złapali na tym. Nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest dziwne. Coraz bardziej. Ale tutaj raczej nie powinno być żadnych praw, bo przecież to Gothic, no już stara gra jak świat. Więc nie powinna mi stwarzać żadnych problemów. No i wstawiłem znowu tą teksturę. Już wszystko działa jak należy. Właśnie, co ze strojem bandyty? O, jest. Mamy strój bandyty. Jest wręcz zarąbiście. Przydałoby się jakąś taką krótką broń nałożyć. No to oczywiście dubbing ruski, nie wiem, coś nie funkcjonuje. Kurde, tak by się ścięło na chwilę. Szczerze mówiąc, nie chce mi się już tam robić misji od piratów. Naszym głównym zadaniem było tylko znaleźć strój bandyty. No i po prostu przedostać się teraz przez bagno. Dlatego też kierujmy się już w tą stronę, żebyśmy po prostu nie wydłużali sobie czasu. Tylko nie wiem, co dalej będzie z tymi ruinami, no bo ja przecież nie mam super siły, super magii, żeby po prostu to wszystko ubić. A piraci są dość strachliwi, no ja sądziłem, że oni są bardziej waleczni ode mnie, ale widać, że bardziej się strachają na walkę. Czekaj, może zmień kostium, bo ty, kurde, śmiesznie wyglądasz w tym. I nie chcę, żeby cię od razu ubili. I tak powinni cię dawno ubić, ale okej. Handel Powiem. jakiś zrobimy. Jak jest z czego? Bo tak mi się wydaje, że raczej chyba to nie ma sensu. Mamy ten ekstrakt dusz. Właśnie, byśmy wrócili do tego Corinis. I taki jest mój plan. To jest raz. Mam otwieraną muszę sprzedam. Pierścionek też. Co tu jeszcze takiego na sprzedaż? Myślę, że tu już chyba nawet nic nie ma. Tak, no to pójdziemy teraz do Corinis. Wrócimy się tam do Moriusa pod wieżę Xardasa. I po prostu. A moment, przecież my możemy się tepnąć. Nie musimy przecież chodzić pieszo. Zapomniałbym się. No i teraz jest właściwy ten texture pack. No trochę jest zamieszania z tą serią, no. Ale to chyba raczej nie szkodzi. O, dobra, i 200 expa mamy. Teraz trzeba uciec z tym kamiennym debilom. Z nimi raczej nie ma szans na wygraną. Dobra. Wracamy do Corinis. Tak, gdzie po prostu oddamy ten ekstrakt dusz, który został już utworzony przeze mnie. Musiałem wydać 1,5 kafla na właśnie czarną perłę. Ale dzięki temu wykonamy misję. I to nam się opłaci. Ile mamy hajsów? 215. A! To jak jeszcze oddamy te błyskotki, to wyjdziemy na prostą tak naprawdę. Dobra, i teraz się jeszcze będziemy teleportować, tak ze dwa razy, albo nawet i raz. No tu już nie ma magów, te ruiny są już bezużyteczne dla nich, no bo oni przecież będą tam siedzieć w Jarkendarze i tam będą się opierdzielać. A bezimienny oczywiście będzie się zajmował swoimi rzeczami. Ło! Tu trochę przylagowało, ale wszystko już jest dobrze, jak dla mnie. I myślę, że to nie ma wpływu na to, że sobie tak idę do Corinis, ale no mamy jeszcze misję. Zgodziliśmy się na to, żeby zostać opiekunami, no to skoro tak, to
musimy przyjąć to zadanie na klatę, no. A jak nie, no to już mój problem. Ale jak mamy ten ekstrakt dusz, no przecież możemy to teraz oddać i jak najbardziej dostać zgodę od drugiego opiekuna. A, taki problem mam, bo ostatnio tak dużo zacząłem grać w FIFA ze znajomymi przede wszystkim, do takiego stopnia, że po prostu już byłem skłonny nawet zniszczyć przycisk przecinek. Nie wiem, czemu ja się tym po prostu dzielę z innymi taką wiadomością, ale no, nie wiem dlaczego przecinek. Może to jakieś przeznaczenie było dla przecinka, żeby je zniszczyć, żeby po prostu, ale działa mi. Tylko dzień temu zniszczyłem prawą część przecinka, dwa dni temu zniszczyłem lewą część przecinka i teraz to wygląda jakby to był, nie wiem, jakiś fragment, nie wiem, szkła czy czegokolwiek. Tak to śmiesznie wygląda po prostu, ale działa mi przecinek. I to jest w tym wszystkim najlepsze, że dwa razy dostał poważną kontuzję, pęknięcia i tak działa. Dobra, mniejsza o to, bo się rozgadam o byle czym. Idziemy sobie tego Xardasa, znaczy Moriusa, podwierzę Xardasa i oddaję mu ten ekstrakt dusz. I zobaczymy, co się dalej będzie działo. Może jestem wręcz ciekaw, co to dalej będzie z nami. Ile mamy punktów nauki? 38. No warto by było go wykorzystać na jakiś cel. Nie wiem, no, żeby powiększyć naszą manę. No to przede wszystkim, bo mamy jej zdecydowanie za mało. A nawet jeszcze po prostu nie mamy jak. Ale mamy już pierwszy i drugi krąg z głowy. Teraz przydałoby się zrobić trzeci, a to chyba jeszcze nie jest ten czas na to, żeby robić sobie trzeci krąg magii. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Myślę, że tu nic nie będzie nas atakowało. Gobliny i tak tu wszystkie zostały wybite. O, to droga jest czysta. Dobrze, dojdziemy do tego Moriusa. Miejmy nadzieję, że da nam pan zgodę. I zobaczymy, co dalej będzie się działo. Jakie nas kolejne misje czekają. Bo jeżeli będzie tylko coraz łatwiej i łatwiej, no to zostaniemy tutaj i zaczniemy robić to, co do nas powinno należeć. Czyli zdobywać zgody opiekunów na to, abyśmy sami zostali opiekunami. Dobra, stoi tu Morius w dalszym ciągu. To dobrze. Okej, siema. He? Czekaj. Chyba muszę misję przeczytać. Moment. Czekaj, straż przed nie magów. A co mnie to obchodzi? Czekaj, no. Kurde, gdzie to jest? Kurde. Gdzie ta misja? Adept w kręgu opiekunów. No dusza już no to siarka była, czarna perła, esencja many, no i dobrze, wszystko mieliśmy. Aha! To myśmy jeszcze chyba tego nie zrobili. No ale to nawet dobrze, bo wejdziemy sobie teraz do wieży Xardasa i po prostu dokonamy tego wydestylowania. Czysta chemia, po prostu ja się na tym nawet nie znam. Się nie będę wypowiadał. Okej, dobra. No to jesteśmy już tutaj. O, tu sobie Lester śpi dalej. Nie wiem czemu. Do tej pory śpi. Dobra, mamy ten ekstrakt. O, jest, destyluj alkohol. Kurwa. Alkohol się pisze przez samo H. Pozdro. Ale dobra. Ale jak ja mam to zrobić? Ha? No fajnie, że... No sz, kurde... A, nie, stój, stój, ja nie chcę biec. O ludzie, dobra. Wywalone mam na to. Co wypiję tą miksturę wytrzymałości, jak ją mam w ogóle. No sz, kurcze, no to co ja mam zrobić, by ten alkohol wydestylować? Moment. Gdzieś tu mam tą księgę. O, jest. A to jest jakiś dziennik Grega.
którego nawet jeszcze nie czytałem. A, dobra, fajnie, też się cieszę. Jakaś wiatrasa dla Saturasa, jakaś przesyłka. Co to może być? Aha. Fajnie. No dobra, mamy tą ofiarę duszy. Chyba już nawet wiem. Teraz trzeba iść do posągu Beliara. Dobra. Jasne. Właśnie sobie teraz tak przypomniałem, jak czytałem tą księgę, że tam słowo modlitwa, to już wiadomo, że trzeba do Boga Beliara. Dobra. Czyli to już mam zrobione. Czyli po tym trzeba będzie destylować ten alkohol. Dobra, Beliar. Ej, no co jest? Modlitwa o dar. Ej, no co jest? Pokrop ołtarz ekstraktem z dusz. Aha. Dobra. Łow pizdu! Ło kurde. Czyżby jakieś moce dostaliśmy? Tej no. Mamy ten ekstrakt dalej? Aha. Chyba żeśmy przyjęli tą moc. Gdzieś ten ekstrakt mi przepadł. Dobra, chyba to było wszystko, co żeśmy mogli zrobić. Czyli po to nam był przydatny ten ekstrakt dusz, żebyśmy po prostu wyzbili się tej mocy. Ale nie, wejdę jeszcze na ten stół alchemiczny na chwilę i sprawdzimy. Dla pewności. Destyluj alkohol. Dobra, tu nic nie ma. Jednak. A czaj, a dałoby radę pogadać jak z Sardasem o czymkolwiek? Dobra, chyba o niczym. No to wam już sobie dajmy spokój. Teraz jedyne co robimy, to idziemy do Moriusa, bo chyba teraz to już się udało. No właśnie, jakbym nie przeczytał teraz tej księgi, to miałbym zdecydowanie większy problem. Ale dobra, Morius, teraz pewnie się do mnie obróci. Nie. Hej. Gadaj ze mną. Proszę. Aha, no czemu Bogu? Super. Mhm. Cieszę się. A teraz dawaj zgodę. Ło! Jakieś czary mary chyba się zrobiły. Super. No wiem. Dobra, ale gdzie jest ten następny? Jak myślicie, gdzie może być następny opiekun? Musiałbym chyba się po Korinis trochę poprzechadzać. A ja po prostu pomysłów też nie mam. Gdzie to mógłby być kolejny opiekun? A jeżeli nic nie znajdę, no to po prostu wrócimy do Jarkendaru. I tam po prostu już zaczniemy robić to, co do nas należy. Możesz mi w komentarzu ktokolwiek napisać, gdzie jest kolejny opiekun, bo ja nie będę miał za Chiny pojęcia. Więc w tym wypadku się przyda pomoc. Okej, ale no, sam raczej nie znajdę tego opiekuna. Muszę po prostu wrócić już do tego Jarkendaru i oczywiście założyć sobie strój bandyty. I ruszamy na Bagienka. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Tam oczywiście też trzeba będzie znaleźć ten miecz Abigali, nie wiem jak ona się nazywa, już zapomniałem, ale trzeba jej ten miecz zdobyć. A w sumie nawet może i dobrze, że nie ma rosyjskiego, bo kurde, trochę mnie to drażniło. Dobra, a teraz tak, skoro już wszystko jest, przyjęliśmy, czy zniszczyliśmy tą moc tak naprawdę, ale kto go wie, zobaczymy w przyszłości. Póki co ja bym się już stąd ulotnił, bo nie wierzę, żebym znalazł kolejnego opiekuna
samemu. Po prostu ktoś mi napisze w komentarzu, no po prostu zrobię to i rzecz jasna wypełnimy to, jak będzie na to odpowiedni czas. Na razie zrobiliśmy już dwie misje możliwe z tymi opiekunami. Jeszcze chyba będą za cztery misje. Nie jestem pewny, ale to musiałbym właśnie znaleźć tych opiekunów. A ja za Chiny nie wiem. Dlatego napisze mi ktoś w komentarzu na temat opiekuna następnego, gdzie on przybywa i jak on się zwie. To po prostu w następnym bądź tam najbliższym odcinku, jeżeli da radę, to nagram i zrobię to zadanie. Póki co stąd już idziemy, bo nic mnie tu już takiego nie trzyma. Matas nawet mnie nie widział i dobrze mu tak, niech mnie nie widzi. A Inos w swej mądrości tak uczynił. No super, cieszę się. A oni tu sobie siedzą, mokną, kurde. Teraz każdy już o tym wie? Ciekawe o czym wie. Naprawdę to interesujące. Dobra. Już stąd ulatniamy się. Chyba jak dla mnie to już zdecydowanie było wszystko, jeżeli chodzi o Corynis. Aby coś jeszcze było, no to zawsze mogę się wrócić, ale to nie ma nawet sensu. Tak, dzisiaj jeszcze postaram się wrzucić CS-a. A jutro po prostu będzie zmiana planów. Będzie po prostu Gothic znowu. BF3, no i Dead Space. Albo zobaczymy zresztą jak to będzie. Wszystko w swoim czasie. My już tu się wróciliśmy. I mogę już tutaj się tepnąć do Jarkendaru. No fajnie, tu se wszystko leży. Nikomu na nic co się nie przydaje. No, a my się tepamy. No dobra, już jesteśmy tutaj. Jak znowu się dopieprzą do nas te kamienne mutanty, to uciekamy im po prostu. No chodźcie, chodźcie. O, o, o. Dobrze, że te kamienne debile się nie umieją tepać, bo to by była masakra, ale z drugiej strony magowie wody by ich powykańczali. Dobra, to co w takim razie dalej powinniśmy robić? Zasłuszne, rzecz jasna. Jeśli chodzi o... Przynosisz ja... Nie tym razem. Dam... Niech cię... Czyli nic. Kurwa. No dobra. No to możemy się zająć teraz bagnami, tak. Naprawdę. Teraz tylko założyć sobie jeszcze ten strój bandyty. Gicior. Nawet lepiej wyglądamy w tym czymś. Teraz warto jeszcze byłoby tu pozbierać nieco rzeczy. Tak dla exploringu. No, nawet przyjemniej w tym wyglądam. No mimo tego, że to jest strój bandyty w dalszym ciągu. Ale to już lepiej niż takie szaty. Ale to nie na długo. Oczywiście potem to zdejmiemy. My mamy w ogóle jakieś wytrychy? No właśnie, nie za bardzo i teraz będzie problem, bo nie mamy tych kluczyków, jak je po prostu otworzyć i włamać się. Trzeba będzie sobie tylko otwierać zwykłe skrzynki. Chyba, że ktoś nam kopsnie jakieś wytrychy, no wtedy nie ma żadnego problemu. O kurde. Ale przecież ja z tym sobie nie dam rady. Kurde. To się nieco wpakowaliśmy teraz w kłopoty. Jedyne co musiałbym robić, to omijać te stworzenia. I to tyle. No
bo przecież ja nie mam aż takiej wielkiej siły, żeby ubić takiego gada. Tu jeszcze sprawdzimy. Tu gdzieś może być piedestał na bagnach, więc trzeba teraz poszukać i wrócimy się do Merdariona po następny kamień ogniskujący, który zasili moc kamienia teleportacyjnego. Dobra. Na razie to będziemy ino zbierać i zbierać te roślinki. Kurde, więcej tych jaszczurów nie mogło być. To będzie trochę drażniące. No a jak znajdę sposób na ich wykończenie, no to wtedy fajnie. Dobra. Jak już skończymy nieco zbierać tych polnych jagód, coś mi kurde w uszach strasznie dźwięczy. Czasami mam. Nie wiem, jakby po prostu ktoś ogłuszył. Takie przynajmniej sprawia to wrażenie. A skoczmy sobie tutaj. O, proszę. I tu mamy serafisy. A one się przydadzą do tworzenia mikstur wytrzymałości. O, tam są jeszcze te polne pełzacze. Nawet jak. Nawet mi się już tam chodzić nie chce. O, tu jeszcze pominąłem te rośliny. One sobie tak leżą. O kurde, uciekaj. No! Uciekaj! Kurwa. Ja pierdolę. Tej, no uciekaj, uciekaj. Uciekaj. To no przecież zaraz to mnie zje. Ja pierdyle. Ło, w pizdu. Przecież ja się nie spodziewałem tego brzytwiaka w ogóle w tym miejscu. Ja pierdziele. Ej, no muszę sobie zapisać jeszcze, bo kurde, nie chcę tracić się tych postępów. Da się w ogóle tak zapisywać? Nie ma quick save, no to trzeba zwyczajnie już to robić. Ło, ludzie. Piętnaście minut miałbym w plecy. Ja pizgam. Kurde no. Dobra, to mamy teraz taką sytuację. Trzeba wypić sobie miksturę many. To jest jedno. Drugie, wykończyć tą krwiopijcę, która akurat nie będzie nam stwarzać zagrożenia. O, ty się wykrwawiłaś, widulko. Ale dalej może być ino, tylko ciężej. Dobra, to teraz tak wespniemy się na te mury. O, i spróbujemy tak wykończenia przed tego jaszczura. A, no to. No, zrobimy porządek. No, fajnie, że spudłowałem. Nie no, wyśmienicie po prostu. Teraz nie wiem, jak ja to zrobię. Jak ja wykończę takie stworzenie? O, jest tutaj. O, dostał. Ładnie. O, wykrwawił się. No to fajnie. Chociaż raz, a porządnie się rozprawiliśmy. Okej, no, super. To nie był żaden problem, jak dla mnie. No, ale tu mamy następnego gada, no i chyba też zadziała jednokrotne wyrzucenie czarem. Tylko nie spłuduj tego, no. Gadem, no. Jakie to jest porypane. Nie, 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 szkoda nawet gadać. Dobra. Powinien się teraz wykrwawić. No i spłonął, no dobrze, dobrze działa ten czar. No jeszcze nie strzelam z tych kuli ognia, bo nie mam chyba na tyle many. No właśnie, no mam tylko 21, na to potrzebuję aż ilu? Ta runa? 25 many. No to jest no jeden strzał i jedna mikstura. No to musiałbym mieć chyba ze 100 podków, żeby po prostu tym czarem tak nawalać. Nieskończoność.
musimy uważać na siebie, bo no, w dalszym ciągu jest zagrożenie. Dobra. Idź no po prostu, idź i wykańczaj te stworzenia. Ale ten brzytwiak mnie strasznie tutaj, to strasznie wystraszył. Przecież kurde, no tak nie może być. Mamy tu jakieś, nie wiem, pokrzywki czy coś, żeby no na przykład to sobie zjemy. Bo tego jest najwięcej, żebyśmy oszczędzali jeszcze na tych potkach po prostu. Okej, dobra. Jakoś nam tu wyszło, o proszę, i po jednej podce tego i tego, no to fajnie, no chociaż w tym nadrabiamy lekką stratę. A tu jakieś rośliny są, no właśnie, tak też myślałem. Nie, możemy, o tu jest następna. Nie wiem, będziemy szukać dalej tego piedestału z kamieniem teleportującym. No, zaraz będzie pół godziny materiału. Nie wiem, dzisiaj postaram się zrobić w miarę taki długi, ale też nie za długi. Bo będę chciał jeszcze coś innego nagrać i potem mieć resztę wolnego dnia dla siebie. O, proszę. Dobra. O, coś tam jest. Jakiś X. Czyli to znak, że tu jakiś jest skarb. Ach, sądzę, że coś znalazłem. O, coś tu mamy. Fajnie. Wszystko fajnie, tylko teraz słyszę jakiegoś trutnia. A ja nigdy nie... Ja zawsze nienawidziłem tych stworzeń. Nawet gorsze są od krwiopijców. O, proszę. I teraz się do mnie dopieprzą te trutnie. Nie, a jednak nie. Za bardzo. Tylko muszę jakoś wykończyć tego trutnia. Gdzie jesteś, trutniu? O, chyba zaraz będzie do mnie leciał. Ten truteń. To nie będzie za przyjemne uczucie, jak mnie dopadnie i opluje swoim kwasem. To wtedy już po prostu nie ma w tym nic śmiesznego ani ni przyjemnego. Dobra, krwiopijca się teraz do mnie dopieprzyła. Goni mnie? Dobra, nic mnie już nie goni, ale teraz będzie ciężko się przedostać przez szeregi bagiennych stworzeń. Dobra. Tego trutnia bym zdjął, o. O, fajnie, no. Rewelka. Muszę pić teraz kolejną miksturę. No i fajnie, to stworzenie się zbugowało. No chodź tu. No i teraz się oddala ode mnie, chyba specjalnie. Żeby mnie przeciągnąć do tej reszty. Nie, albo sobie damy spokój z nimi, choć to dla mnie jest niemożliwe. O, i teraz niech się wykrwawi to gówno, oby mnie nie opluło. O, i ma na plus jeden w końcu. Fajnie, to pewnie dlatego, że zabiłem nowy typ stworzeń. To pewnie z tego powodu nam dało to. Niech któryś pierwszy nie zacznie atakować. Okej, dobra. Dobra. Muszę załadować sobie manę. Dobra. No jakoś to idzie, no. Trzeba się pozbyć tego gówna po kolei. A to chociaż dobrze, żeśmy dostali tą plus jeden manę. Dobra, jeszcze jedna krwiopijca i jesteśmy wolni. O, tu widzę, że jakieś ciało. Kogoś z wodnego kręgu widzę. Dobra, no to wystarczy, że je przeszukamy. O, strzały, coś do jedzenia. O, jakiś pierścień. Warty 1300 normalnie. Kurde. Ale pierścień chyba powinniśmy oddać. No, to teraz wróćmy się jeszcze do Saturasa i oddamy mu ten pierścień. I powiemy mu, że Lens niestety nie przetrwał masakry ze strony bandytów. Po prostu podejdziemy do niego i oddamy. No ale dobrze, mamy plus jeden many. Za to, żeśmy chyba zabili nowy archetyp stworzeń. No to dobrze.
To dla nas jest dobrze, bo mamy o jedną manę więcej. Jeżeli tak dalej będzie, to po prostu będziemy mogli w końcu władać kulą ognia, którą żeśmy wytworzyli przez nas i nauczyliśmy się tego drugiego poziomu kręgu magii. Dobra, do Saturasa i chyba powinienem znowu nałożyć na siebie te szaty. No chyba oni jakoś za bardzo nie będą chcieli się na mnie patrzeć, jeżeli będę nosił strój bandyty. Stój. Chwila. Znalazłem ciało Lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. Mam akwamarynowy pierścień Lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Okej, okay, dobrze. Super. Niech cię... No to żeśmy dostali w sumie 300 expa. No i to się opłaciło w sumie. No co tam mi było po tym, jakbym sprzedał ten akwamaryn? No ale przynajmniej misja wypełniona. I lepsze takie 300 expa niż 500 sztuk złota. Powiedziałbym tak, szczerze mówiąc. Dobra, załóż na siebie z powrotem ten strój bandyty. Bo się zaraz będziemy tam kierować. Więc musimy uważać. Bo bandyci nie wiem, czy nas rozpoznają. Ale powiem wam, że raczej wątpię, że są... żeby były duże szanse na to, że nas rozpoznają. Bo jak nosimy strój ich gildii, no to raczej wątpię, żeby do nas od razu strzelili, no. Proszę ja was. Dobra, zapiszemy sobie i jeszcze byśmy trochę tego bagna przeszukali. Bo chciałbym po prostu odkryć to miejsce z... O, kolejny bagienny truteń. Chodź tu. I jebci. I zginiesz. Nie oplujesz mnie. Dobrze ci tak. Dobrze. Tu mamy teraz jeszcze tego bagiennego szczura. O, tu jest najbliższy. Zobaczymy, co to da. O! Te szybciej podają. Dobrze. Nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Dobra, zjadaj te gówna i wykańczaj kolejne stworzenia. Żeby było tu czysto. Aha, fajnie, że się nie wykończył, bo był w wodzie. Tej idzie kolejny. Kurde. Weź no szybko, zjedz to i wykończ kolejne dziadostwo, które idzie pewnie do nas, no właśnie. Tylko fajnie, że idzie bardzo wolno. No, dlatego chyba nie spłonął od razu, bo był w wodzie. No, to fajnie. To przynajmniej uczciwie i trudniej było. Ale teraz tak, sprawdzić, czy tu jeszcze coś nas nie zaskoczy, bo chciałbym przeszukać, spenetrować te bagienne gówna. Dobra, podejdź bez żadnych strachów. Ta roślinność troszeczkę jest taka drażniąca. Chyba bagienny kolejny. Dobra, zaatakuj go. Jep, dobrze. Idzie następny. O kurde, zabrakło many. Shit. Uciekaj. Nie goni nas już? Dobrze. Dobra, załaduj se manę i jedziemy dalej. No i tak się nie bawimy, no. Panowie. Dobra, ty spłonąłeś. Kolejny bagienny truteń do wykończenia. Chodź tu. Ale fajnie, takim czarem łatwo się wybija. A! O kurde, zatrucie mamy. Ale mamy antidotum, na szczęście. Na szczęście! Bo już po prostu byśmy tego nie przetrwali. Musimy uważać częściej, żeby nas te trutnie nie zatruły. No bo inaczej będzie kiepsko. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, że nam się tak udało. Dobra, mamy te potki, czy będziemy musieli się żywić tymi serafisami? Na to wychodzi jednak. Ale fajnie. Te stworzenia dla mnie nie stwarzają żadnego zagrożenia bezpośredniego. No to dzięki temu możemy zbierać te rośliny, przeszukiwać te bagienne szczurki. No i wtedy gra się staje przyjemniejsza. Taka mało wymagająca, to kolejny bagienny.
No kurde, zapomniał o manie. Bez przerwy zapominał o tej manie. Dobrze. Ale na co ty jesz to? Ja nie chcę tego, kurde. Właśnie takie coś mnie też czasami irytuje. Dobra, teraz wykończ mi to shitostwo. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. No jakim cudem mnie to zatruło? Jakim wałem? Ja nie wiem, ja chyba muszę przed nimi za każdym razem spieprzać. Bez jaj. Bez jaj. Dobra, nieważne. Sorki za ten mój lekki rage. Ale no... ja nie wiem jakim cudem. Chyba z 5 metrów mnie musiał zatruć. Jak nie lepiej. Dobra, ale to już nie jest istotne. To czyje są te ślady krwi? O kurde. O, tam kolejny bagienny truteń. Ten jakiś trochę zbugowany. Tej no, nie śpisz przypadkiem? What the f... Czekaj, wyjmij broń i zapisz jeszcze grę. Bo mi się to nie podoba. Bo mi się po prostu nie podoba. Kurwa. Nie stwarzasz zagrożenia. A, to stworzenie jest zbugowane. O, dobra. Wyrąbane w sumie. Czyli to jest nieżywe, tylko się ono zbugowało. No tak, stąd te jego ślady krwi. O Boże. Tylko stracha mi narobić. Nic więcej. Nie wiem co z tą modyfikacją, że tak te stworzenia się bugują strasznie. Nie czaję tej bazy. Tu kolejne bagienne zielono. W cholerę tego jest. Wbijemy sobie teraz jeszcze tutaj. O ile tu też nie ma żadnych niebezpiecznych stworzeń. Weź sobie na wszelki wypadek jakiś czar. Cokolwiek. Dobra, czarne gobliny. Ale to chyba jeden tylko. Nie goni nas jeszcze? Dobra. Możemy uzupełnić manę. O kurde. Oż to w życiu. Dobra. Dobra. No ale jak? Nie, ja nie ogarniam to. Nie, dobra. Jakie to jest śmieszne. Boże. Nie. Do kitu z taką robotą. No do kitu. Kurde. Porąbane to jest. No to teraz to leży, to ja kurde leży trupem. I rąbane gówno. Bra, idź mi tam i zniszcz to gówno. Nie obchodzi to, szczerze mówiąc, jak ty to zrobisz. Masz je... No fajnie, że raz nie zaatakowało. Progres. Ekstra progres. A, te debile będą mnie dalej goniły. Nie, dobra. Nie ma sensu wybijać tych goblinów. Kiedy indziej je powybijamy. Dobra, super. Aha, fajnie, żeśmy jeszcze nie przeszukali tych bagiennych szajstw. Ale teraz możemy to zrobić. Ja tam nawet jeszcze nie wchodzę. Nie czuję się gotowy za bardzo na takie ryzyko. No, tu mamy jaszczura, którego zlikwidujemy na hita. Miejmy na to taką nadzieję. Dobra, to padnie szybko. No fajnie, że jeszcze jeden nas zgoni. Dobra, uciekliśmy mu. Dobra. Poszło.
Dobra, teraz tylko jeszcze... Raz tylko, jeszcze raz zabijemy. Chodź tu, chodź tu. Nie ruszaj się. Dobra, ruszyło. Okej, dobrze. No, tutaj to już widzę, że ten teren został wyczyszczony, jak się tylko dało. Szukamy dalej tego piedestału, znajdziemy go i skończymy odcinek, żeby nie był za długi. Po prostu, żeby nie był za długi. Nie chce mi się tego ciągnąć przez godzinę. 40 minut to i tak już jest dużo, jak na taką grę. Dobra. Coś tu jeszcze będzie? Coś, co mnie będzie chciało zatruć, zabić, albo nawet gorzej? Dobra. Teraz jeszcze pozbierajmy trochę tych roślin, żeby to było wyczyszczone. Tu czegoś nie ma? Dobra, tu będzie pustka. O, jakaś duża potka. Nie, mniejsza. Albo taka średnia bardziej. Nie wiem, ale bierzemy i tak. Dobra. No, coś się chyba tu ruszyło. O kurde, bagienne golemy. Ty no żartujecie chyba sobie. Zapisaliście zapasowy save jak nic. O kurde. No nie wiem, czy to mu pomoże, czy to na niego zadziała. O kurde, ale mnie to zniszczyło. Okej. Spoko. Jak tam wolisz. Kurde, nawet do niego nie podejdę. Nie dość, że bagienny, to jeszcze strzelę jakimś shitem. Nie opłaca mi się nawet tam podchodzić. O kurde, kolejna armia tych bagiennych żuli. Shit, uciekaj, 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 uciekaj. Nie, no to jest w ogóle porąbane. No i teraz mamy problem, bo nie mamy już odtrutek. No i co, co mi to da, że strzelę z daleka w niego, jak on i tak mnie zatruje? To gówno. O, nawet nie weszło. No i uciekaj mu teraz. Ej, dobra. Marnie. Bardzo marnie. No chyba, że ominiemy to stworzenie po prostu. Taki też dobry sposób. Bo chciałbym to w końcu zrobić, no. Nie wiem jak wy. Dobra, biegnij. Omijam te stworzenia jak najprędzej. O kurde, to będzie więcej tego shitu. Nie goni mnie nic? Dobra. O, tu możemy kolejny skarb odkopać. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Jakiś amulet. Co to będzie? Za amulet. O, coś chyba mocnego. Amulet kapłana. Energii magicznej, czyli domany, nie? Co nam to dało? O, zarąbiste. No, to teraz możemy strzelać już większymi fireballami. Ekstra. Po prostu super, tylko teraz jeszcze trzeba będzie nieco many sobie więcej kupić, mikstur. Bo jest bieda, jak wiecie. Moj truteń teraz mi zaszkodzi tylko. Dobra. No muszę jakoś go zdjąć. Tylko tak, żeby mnie nie zatruło. Ty no jak? O kurde, uciekaj, uciekaj! Uciekaj. Ja nie chcę, żeby to gówno mnie zatruło! Nie chcę, żeby mnie to gówno zatruło. Ja się tych idiotów boję. Naprawdę. No, no i tak jak widzieliście, rezultat końcowy. Zdjęli mnie na amen. Super.
Dobra, uciekaj, spierdylaj mi stąd. No fajnie, że jeszcze cię to musiało zablokować. No fajnie, że jeszcze mnie zaczyna to gonić dalej. Kurwa. Nie. No fajnie, kurde, do shitu z taką robotą. Nie. No zaczyna mnie już irytować. Nie no, fajnie no. Nie no, po prostu ekstra. Nie no, zaraz mnie coś weźmie po prostu. Dobra, spieprzę im. Dobra, jest. Idealna ucieczka. Odkop to. Bierz mi to wszystko. Dobra, cieszę się, ale chcę, żebyś wziął teraz, założył amulet. Plus 10 do many. Cieszę się, naprawdę cieszę się. Tylko teraz mamy inny problem. Bo te bagienne shity będą nam po prostu truły dupę. Jak nic. Nie odpuszczą sobie. Ode mnie. Będą mnie tak po prostu wkurzały, aż mnie po prostu nie dobiją do reszty. Dobra. Zrób save'a. Oj, widzę, że odcinek jednak będzie nieco dłuższy. Bo to nie będzie takie łatwe i proste. Jakby to się wydawało. Bo jest w cholerę tych bagiennych stworzeń. Dobra, no to teraz spróbowalibyśmy postrzelać czymś innym. Może tym nowym modelem. Tylko on jest na jednego strzała. Tu mamy już po prostu na trzy strzały. Więc to zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw polecałbym zjeść nieco serafisów. Żeby nieco tej... Nie, nikt do mnie nie dzwoni. Aha. Stworzenie się zbugowało w drzewie. O, i tym razem się nie zatruło, bo muszę to robić z odległości. Bo ja będę robił z... O kurde. Oh shit! Kurwa, uciekaj. Ja pizgam. Nienawidzę tych stworzeń. Nigdy ich nie lubiałem. O, nie piłem jeszcze orkowego bimberu. A wypiję, zobaczę jaki efekt. No, czyli tak jakby ślałem, efekt śmiertelny. A, nie wiem co to te żule piją orkowe, ale im współczuję. O, dobra. Czyli to też pójdzie na sprzedaż. Tylko teraz nie wiem co zrobić. Żeby mi te gówna nie podchodziły, no. Aż trzy bagienne są. Z tego teraz będzie mi ciężko zabić każdą z nich. Dobra, uciekaj. Oj, ekstra, jestem już zatruty. O, ale to mi nie zabiera życia. To w sumie nie muszę tego pić. Tak de facto. Dobra, wybijamy kolejne to szytostwo. Wypierdylaj. Uciekam ci. No ale teraz to się tak... O Jezu, jak się wykrwawiłem. Ło! Okropieństwo. No mówię, ciężko będzie wyminąć taką całą hordę tych bagiennych świństw. No nie, no jedyny sposób... No dobra, no nie starczy mi na dłuższy bieg, no prawda też, prawda. Dobra. I teraz biegnij, kurde. Nie obracaj, nie patrz się za siebie, tylko biegnij. O Jezu, ile tych szczurów jeszcze. Kurde. No, idealnie, na, kurde. Nie. Mnie już starczy.
pożegnamy się i w następnym odcinku nie wiem, co ja będę robił. Chyba nawet stąd ucieknę. Mi się nie opłaca jeszcze tutaj tego wszystkiego przeszukiwać i robić. Nie, stąd uciekam. Stąd uciekam i po prostu robimy, co do nas będzie należało, ale to w następnym odcinku. Nie, ja się tak nie będę bawił. Jest tylko strata czasu. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i napiszcie mi, gdzie jest ten trzeci opiekun. To może nawet się znowu wrócę do Korinis i się tym zajmę. Trzymajcie się, na razie i jowo.